Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, moje miłosierdzie dla wszystkich moich dzieci jest tak wielkie. Umiłowani moi, moje miłosierdzie dla mojego ludu jest tak wielkie. Mój ukochany ludu, tak bardzo Cię kocham. Widzę ziemię, a na niej widzę, że wielka jej część jest pustynią. To dusze moich dzieci oddają się w tej chwili złu. Moja miłość do mojego ludu jest tak wielka. Nawet pośród wielkich przewinień i klęsk duchowych, które tkwią w człowieku, moje miłosierdzie nieustannie przelewa się przez to moje słowo. Nie chcę, aby ktokolwiek zawłaszczył to moje słowo, ponieważ moje słowo jest dla wszystkich moich dzieci bez różnicy, nawet dla tych, którzy mnie nie kochają, ponieważ są to ci, których bardziej natarczywie wzywam do nawrócenia. Mój umiłowany ludu, na tej pustyni dusz jest tak wielu, którzy chętnie zamienili swoje ludzkie serca na serca z kamienia. Patrzę na tak wielu, którzy nadal oddają się w ręce zła, aby zabijać swoich braci, działając jako narzędzia zła i przygotowując w ten sposób jedną z macek Antychrysta. Moje dzieci, musicie pozostać przygotowani, ponieważ Antychryst, wróg mojego ludu, jest już wśród ludzkości, kierując z małej pozycji swoim na razie anonimowym przywództwem, a poprzez tę małą pozycję dał się poznać, nie będąc zidentyfikowanym przez moje dzieci. Ponieważ moja matka nieustannie zapowiadała wam wydarzenia z wyprzedzeniem, wiecie, że ten, który będzie próbował podać się za mnie, nie przedstawi się przed moim kościołem takim, jakim jest naprawdę. Okrutny prześladowca dzieci mojej matki przyjdzie do mojego kościoła jako bezbronny baranek, gdy wewnątrz niego ukrywa się wilk, który pożre moje owce. Dlatego moja matka i ja nieustannie wzywamy was, aby moje dzieci słuchały naszych głosów i przestały wątpić w moje słowo, ponieważ, jeśli nie powołałem mojego ludu przez moje miłosierdzie i przez moją sprawiedliwość, to wy powinniście wątpić w to słowo. Ale ponieważ to słowo jest boskie, muszę wezwać mój lud przez moje miłosierdzie i jednocześnie ogłosić mu moją sprawiedliwość, ponieważ ten, kto mnie kocha, szanuje mnie i nie boi się mnie z powodu mojej sprawiedliwości. Ojciec rodziny kocha swoje dzieci i jednocześnie upomina je, bo je kocha. Dlatego wyjaśniam wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, gdzie każde moje słowo przybrało formę. Mój umiłowany ludu, jestem bliżej was. Moje powtórne przyjście jest bliżej was i kiedy to się stanie, usłyszę jęki tych, którzy nie wierzyli w moje ciągłe wezwania, tych, którzy się mnie zaparli, tych, którzy odrzucili wezwania mojej matki i tych, którzy byli sędziami mojego proroka. Przyjdę wkrótce, dzieci, w moim drugim przyjściu jako król chwały i majestatu, którym jestem, otoczony wszystkimi moimi niebiańskimi chórami. Przyjdę do was i nie tylko ziemia się zatrzęsie, ale także wszystko, co zostało stworzone ręką mojego Ojca. Ziemia nie jest centrum wszechświata jest nasza Trójca. Jakże małą rzeczą stał się człowiek po wyjściu z rąk mojego Ojca. Chociaż człowiek jest największym stworzeniem mojego Ojca, stał się stworzeniem, które najbardziej obraża mojego Ojca, mnie i naszego Ducha Świętego swoim buntem i nieposłuszeństwem, jak żadne inne stworzenie stworzone przez mojego Ojca nie uczyniło przeciwko naszej Trójcy. Człowiek tak bardzo poświęcił się pielęgnacji swojego ciała. Dzieci, tak bardzo ubóstwiacie swoje ciała. A czymże jest ciało bez duszy? W tej chwili popełniacie wielkie wykroczenie. Właśnie wtedy, kiedy powinniście szukać dobra duszy,
wzrostu duszy i całkowitego zaniku ego człowieka, ponieważ w tych chwilach będziecie musieli stawić czoła większym nieszczęściom, największym próbom, jakie człowiek kiedykolwiek sobie wyobraził, próbom zrodzonym w umyśle człowieka, na które odpowie natura. Mój ukochany ludu, z jaką miłością zwracam się do was, a z jaką pogardą odpowiadacie mi. Gromadzicie bogactwa, gdy te na nic się wam nie przydadzą, ponieważ gospodarka będzie nadal upadać od kraju do kraju, według znaczenia każdego z nich, więc gospodarka zniknie jak woda między palcami. Wielki plan mający na celu wywyższenie antychrysta postępuje i to sprawia mi wielki ból. Postępuje, ponieważ nieposłuszeństwo człowieka wzmacnia każdą strukturę stworzoną po to, aby antychryst i jego macki były silniejsze. Moje dzieci, dobrze wiem, że w moim kościele nie ostrzegają was o tym, o czym powinniście być stale dobrze informowani, abyście nie zostali zaskoczeni i w zamieszaniu wzięli to, czego nie powinniście wziąć, a kiedy się obudzicie, znajdziecie się w sieciach zła. Dzieci moje, ekonomia dominuje nad człowiekiem i poprzez tę kontrolę człowiek nauczył się wywyższać bez miary swoje ciało fizyczne i nauczył się zaniedbywać swój stan duchowy. W ten sposób większość istot ludzkich całkowicie ignoruje moje prawo. Moje przykazania zostały dane na wszystkie czasy, nie są wybiórcze, nie należą do żadnej elity. Moje przykazania są dla wszystkich moich dzieci i nie podlegają żadnej restrukturyzacji, żadnej zmianie, ani żadnej interpretacji. Byłbym fałszywym Bogiem, gdyby przykazania podlegały zmianom. Moje słowo jest jedno i zło nigdy nie zwycięży przed tym słowem, dopóki będzie ono respektowane. Moje kochane dzieci, moja matka tak bardzo ostrzegała was w sprawie oświecenia sumień, a wy patrzycie na to ignorując tak wiele ogłoszeń ostrzeżenia. Moje dzieci, nie jesteście tego świadomi. Mój lud sprawia mi tyle bólu. Zbliżam się tak bardzo, że w takiej bliskości pozostawię was przed sumieniem każdego z osobna, aby każdy w szczególności spojrzał na siebie samego, jak i na całe swoje życie. Wszystkie wasze dzieła i wszystkie wasze czyny przejdą przed waszym osobistym sumieniem. Dzieci moje, pokutujcie, zanim nadejdzie ta chwila. Pamiętajcie, moje dzieci, że wzywam was nie tylko do oceny waszych przejawów religijności przede mną, ale także do zobaczenia dzieł, czynów i owoców. Moje dzieci, mój ludu, w tej chwili dzieła i czyny są owocami, które będą więcej ważyć na skali boskiej sprawiedliwości, ale te owoce muszą być zrodzone z miłości, doświadczenia, poświęcenia i posłuszeństwa, aby żyć w woli naszej Trójcy. A ten, kto żyje w woli naszej Trójcy, nie buntuje się, nie odmawia miłości bratu jak sobie, nie przedkłada swoich osobistych życzeń i zachcianek nad posłuszeństwo moim wezwaniom. Nie zatrzymujcie miłości tylko dla siebie, najpierw kochajcie naszą Trójcę, kochajcie waszych braci i nie działajcie ani nie pracujcie przeciwko darowi życia. Mój umiłowany ludu, pozostańcie czujni. W tej chwili wielkie mocarstwa trzymają was w pełni w zwodzeniu, ponieważ te mocarstwa oddały się władzy szatana, ufając, że utrzymają swoją władzę nad najmniejszymi i bezbronnymi, gdy antychryst będzie sprawował swoje nieubłagane rządy nad ludzkością. Ale te narody, te potęgi, które w tej chwili są potężne i przysięgły podporządkować się prawu antychrysta, zostaną zmiażdżone przez antychrysta, ponieważ on nie odda władzy politycznej, społecznej, religijnej czy ekonomicznej absolutnie żadnemu stworzeniu, będzie ją sprawował sam w jednym rządzie, poprzez jedną monetę, poprzez jedną religię, w ten sposób stanie się tym, który sprawuje kontrolę nad wszystkimi ludzkimi stworzeniami.
Dlatego nieustannie mówię do mojego ludu, aby pozostał wierny, aby karmił duszę, aby był pouczany w moim słowie. Mój Święty Duch wdziera się do niego i napełnia go mądrością, miłosierdziem, miłością i nadzieją, abyście otworzyli się na poznanie mojej miłości i nie zaprzeczali mojej sprawiedliwości wobec pokolenia, które trzyma mnie jak żebraka miłości, które trzyma mnie całkowicie ukrzyżowanego przez pogardę i nieposłuszeństwo wobec moich wezwań i przykazań. Wolą boską jest przestrzegać, pracować i działać w moim prawie. Mój ukochany ludu, będziecie szli jak wędrowcy, po ludzku czując się samotni, ale nie lękajcie się, bo zobaczycie moje legiony, jeśli nie oczami ciała, to oczami duszy. W żadnej chwili nie będziecie sami, moi posłańcy miłości, wasi partnerzy w drodze, moi słudzy, pieczętują moich wiernych, świętą resztę, małe stadko, które pozostanie wierne i będzie walczyć niosąc miłość w słowie, spojrzeniu i sercu, pomagając tym, którzy potrzebują pomocy, aby zrobić krok, który doprowadzi ich do życia wiecznego. W tej chwili toczą się wielkie walki, o których większość mojego ludu jest całkowicie nieświadoma. Ważne rządy świata planują, aby przystąpić do III wojny światowej, aby doprowadzić do upadku gospodarki, a następnie wejść do wszystkich domów, a więc do wszystkich istot ludzkich. Moje dzieci, tak wiele nieprzewidzianych spraw przychodzi do was. Nie odrzucajcie wezwań z mojego domu. Każde z moich wezwań zawiera wielką prawdę, którą wysyłam wam pomału. Módlcie się, moje dzieci, modlitwa jest ważna. A po modlitwie i przyjęciu mnie w moim ciele i mojej krwi, wypełniajcie wolę naszej Trójcy Świętej, będąc posłańcami miłości, tej boskiej miłości, którą sprawiam, że zamieszkuję w moim wiernym ludzie. Moje dzieci, nie bądźcie tymi, którzy angażują się w przyziemny świat, nie bądźcie tymi, którzy stają się sojusznikami zła, nie bądźcie tymi, którzy działają przeciwko swoim braciom, nie bądźcie tymi, którzy niszczą dar życia, nie bądźcie tymi, którzy stają się inkwizytorami, nie bądźcie tymi, którzy popełniają cudzołóstwo, nie bądźcie tymi, którzy dzielą się fałszywymi doktrynami. Nie bądźcie tymi, którzy z powodu ignorancji przyjmują fałszywe ideologie, nie bądźcie tymi, którzy przypisują mi to, co nie jest moim słowem ani moją prawdą. Moje prawo jest jedno, miłość. Moje słowo jest jedno, miłość. Ale to nie jest miłość ludzka, to jest miłość, która przewyższa miłość ludzką. Moja miłość jest boska. Moja miłość nie sprzeciwia się stworzeniu. Moja miłość nie sprzeciwia się człowiekowi. Moja miłość nie sprzeciwia się mojemu prawu. Umiłowane dzieci, angażujecie się w ideologie sprzeczne z moim słowem, śmiecie porównywać mnie do ludzkich przywódców, którzy dokonali wielkich ludobójstw na ludzkości, a robicie to właśnie dlatego, że ignorujecie moje słowo, bo gdybyście znali je w duchu i prawdzie, nie popełnialibyście takich herezji. Tak jak wy śmiecie porównywać mnie do ludzkich przywódców, tak z powodu tej wielkiej pychy, dumy, jak również ignorancji, przyjmiecie prawa antychrysta. Nie, dzieci, nie chcę tego dla mojego ludu. Mój ukochany ludu, pouczaj się, poznawaj mnie, zagłębiaj się w mojej miłości. Nie przyszedłem dla jednego, nie przyszedłem przynieść wam próżnych i ulotnych słów, przyszedłem dać wam życie wieczne. Dlatego święci zostali uświęceni w tyglu, w posłuszeństwie, w miłości bliźniego, w działaniu i pracy na moje podobieństwo, w wypełnianiu woli mojego Ojca, nawet jeśli musieli oddać życie za swoich braci. Ci, którzy twierdzą, że mnie kochają,
niech się zaprą i wezmą swój krzyż i niech mnie naśladują, i niech nie obciążają osobistego krzyża na bracie. Patrzcie w niebo, dzieci, podnieście wzrok, znaki nadal się zdarzają, aby mój lud się przygotował. Błogosławię was moją miłością. Błogosławię was moim sercem. Błogosławię was i kocham was, nie jesteście sami, dzieci, nawet jeśli już idziecie w ucisku, nie idziecie sami. Ja noszę was w moich ramionach, a kiedy czujecie się bez ochrony, nie zapominajcie, że ja ześlę moją pomoc mojemu ludowi. Kocham was, Jezus.